Witam, mówi do Was Kapelusznik. Zapraszam na Discorda, link w opisie, wiecie co zostawić, a zatem zaczynamy. Rozdział rozpoczynamy od okładki i bracia Jeremy zostali uwolnieni przy pomocy ognia. Błagam, oby to nie był Pedro, ale na szczęście ich brat Ichiji posiada moce ognia. Jednak zanim przejdę do rozdziału, to ciekawostka. Atak Luffy'ego, Bairang Gan, opiera się na postaci Bairang Bali, małpiego boga czczonego w hinduizmie. Jest znany jako najsilniejsze stworzenie w dziejach i jest nieśmiertelny. Potrafi dowolnie zmieniać kształt swojego ciała i próbował zjeść za dziecka słońce. Sam król małp Wukong również do niego nawiązuje. Za ciekawostkę oraz tłumaczenie należy podziękować Kirze z One Piece Polska. Sam Stricte Chapter kontynuuje widok z poprzednich rozdziałów, czyli zderzenie Luffy'ego z Kaido. Imperator mówi Gumiakowi, że ten nie zmieni świata i wchodzimy w jego retrosy. Poznajemy fakty, że Kaido był żołnierzem Królestwa Wódki. Tutaj jest coś wspomniane o wojnie i dealu z niebieskimi smokami w postaci trybutu. Kaido był częścią tego dealu, w myśl którego miał trafić do sił marynarki. On sam mówi, że nie jest pionkiem politycznym i wkrótce zbiegł, zostając piratem oraz doczekując się swojej pierwszej nagrody za głowę. Widzimy też pewną aluzję co do retrosów Big Mom, gdzie ta też miała pierwotnie być sprzedana siłom rządowym. Przez lata kariery pirackiej uciekał marynarce nieraz, aż w końcu trafił na piracką wyspę 44 lata temu, gdzie jak wiemy obecnie przesiaduje czarnobrody, ale mniejsza. Przez białobrodego Kaido trafił do załogi Roxa. Co ciekawe, wreszcie widzimy statek Roxa w większej okazałości. Przechodzimy błyskawicznie do wydarzeń z God Valley i przegranej Roxa z Garpem. Big Mom mówi, że przegrali przez brak współpracy, co sugeruje liczne konflikty wewnątrz załogi, a także się zastanawia, gdzie zniknął Kaido. Czyżby był aż tak nieszczęśliwy u swego kapitana, że gdy nadarzyła się okazja, to szybko uciekł? Przeskakujemy w czasie o 10 lat i wiedźma od Orochiego wraz z załogą Kaido rozmawia o brutalności świata i u samych ludzi. Prawdopodobnie negocjowała jego dołączenie do sprawy Orochiego na Wano. Reszta kadrów nas informuje o motywacji Kaido do rozpoczęcia wielkiej światowej wojny. I jest to po prostu dokopanie niebieskim smoku. Może to wynikać z faktu, że pierwotnie miał im służyć i został zdradzony przez własny kraj na ich korzyść. Dlatego darzy ich nienawiścią. Następnie przeskakujemy w czasie do wydarzeń po śmierci Odena. Kaido rozmawia z Kingiem o Joy Boyu i wydaje się, że chyba oboje są jego fanami. I całe retrosy kończymy w momencie, gdy Kaido chciał powiedzieć Kingowi, kim dla niego jest Joy Boy. Wracamy do obecnych wydarzeń. Agent CP0 ucieka i chyba wie, co się święci. Przekalkulował swoje możliwości oraz sytuację i uznał, że lepiej uciekać. Mądre z jego strony. Yamato dalej kibicuje Momo, któremu udaje się wreszcie przywołać chmurki i uratować wyspę. Mieszkańcy Wano wreszcie wypuścili wszystkie lampiony z życzeniami w górę, a Kaido teraz pójdzie w dół, wbity w ziemię. Symbolika ze strony Ody. No nic, woda z uratowała tam wszystkich, Denjiro pociesza Hiyori i głowa Orochiego dalej płonie, ale wciąż Imo może wstać. Dostawaliśmy już takie kadry, gdzie jego głowa już leży w taki sposób przycięta i za każdym razem wstawał, dlatego czekamy na oficjalne potwierdzenie jego zgonu. Przechodzimy z powrotem do głównego pojedynku i Kaido pyta Słomka, jaki chciałby stworzyć świat. Ten mu odpowiada o świecie, gdzie każdy jego przyjaciel może zjeść mięso i jak mówiłem wcześniej, z całej siły wgniata smoka w ziemię kraju Wano. Dostaliśmy jeszcze krótkie retrosy kończące zdanie Kaido z wcześniej i mówi on, że Joy Boy to osoba, która go ostatecznie pokona. Rozdział kończymy widokiem padniętego Luffy'ego oraz Momonosuke.
Moja opinia odnośnie tego rozdziału jest taka, że jest on bardzo standardowy jak na One Piece. Główny Antak dostał swoje retrosy, Luffy wygrał walkę w swoim stylu i teraz pewnie będzie zalew informacji oraz wielka huczna impreza. Moja ocena to 8 na 10. Dodam też, iż nie podoba mi się to, że generalnie nie czuję, żeby wszystkie zadawane obrażenia dla Kaido miały sens i wszystko tak naprawdę się sprowadza do gigantycznej pięści Luffy'ego. Nie czułem stopniowości i powoli słabnącego Kaido. Nawet teraz na koniec walki nie czułem, żeby chłop był zmęczony tym wszystkim. Gdzieś po drodze były owszem pojedyncze znaki, ale w przypadku walki Luffy vs Katakuri Oda oddał dużo lepiej limity, zmęczenie oraz obrażenia postaci. Tego mi na pewno w walce z Kaido zabrakło. Nie podoba również mi się sam finish na Kaido. Wydaje mi się on bardzo podobny do tego, który otrzymał do Flamingo, tylko wiele brzydszy, mniej efektowny i gorzej narysowany. W pewnym momencie nie ogarniałem, co ja dostałem na panelach, gdy smok został faktycznie wbity w ziemię. Warto tutaj nadmienić, że Sanji pozbawił Queena prawej ręki, Zoro Kinga lewego skrzydła, a Luffy uszkodził głowę Kaido, przy okazji odrywając mu jeden z rogów, niczym sama Onigashima, która też straciła róg. Oda chyba bardzo lubi symbolikę na Wano. I jeszcze nie możemy zapomnieć również o jednym ciekawym fakcie, że skoro król Wódka Kingdom oddał Kaido w zamian za miejsce na Reverie, to pokazuje, że wolne miejsce podczas tych obrad jest zawsze oraz płynnie potrafi się zmieniać zależnie od okoliczności. I to chyba na tyle. Można zacząć spekulować, jakie nagrody dostaną Słomiani i reszta. Piszcie swoje opinie w komentarzach. Jeżeli się podobało, zostaw suba oraz łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.